Haribol. Rade. Porozmawiamy sobie jeszcze o tych wszystkich złych rzeczach, które trawią teraz młodych ludzi. Alkohol, narkotyki, imprezy, seks. Vamos hablar sobre cosas que están teniendo gente joven, entonces alcohol, drogas, seks. I to wszystko bez umiaru. Y esto sin control. Claro, alcohol, droga, rock and roll. I sexo. Alkohol, todo eso corrumpe. Alkohol, narkotyki i rock and roll, to wszystko niszczy człowieka. Eso es todo de la parte del diablo. To jest wszystko od części negatywnej diabła. Esa música es maligna. El alcohol es maligno. La droga es maligna. Narkotyki są złe. Y eso está de moda. I to jest teraz taka moda. Y ahora con pastilla de medicina. Teraz są pastylki, lekarstwa. Pastilla y alcohol. Pastylka i alkohol. Se rompen el hígado. I niszczą sobie wątrobę. Y se vuelven locos. I zwariują potem. Después está como la coca y potem jest kokaina. La cocaína y más y más. I jeszcze więcej. Y eso está corrompiendo a toda la juventud. I to po prostu degraduje całą młodzież. Tanto al hombre, tak jak kobietę, como a la mujer. I mężczyznę. Chciałam się dowiedzieć, jak mistrzowi udało się uratować tu podia Salvar tych kilka osób. Estos pocos gen personas, które brało bardzo twarde narkotyki, que tomaron fuerte drogas, bo jest wielu rodziców, porque es muchos padres, którzy mają problem ze swoimi dziećmi, tienen problema con sus hijos, które biorą narkotyki, que toman drogas, i nie wiedzą co mają zrobić, y no saben qué deben hacer. Bueno, pues lo que hay que desintoxicar, regenerar, limpiar, regenerację, purificar. Trzeba oczyścić ciało i to wszystko, żeby se cura, claro to que można se cura, wszystko wyleczyć. Tiene todo un proceso. Tylko to ma jakiś pewien proces. Todo tiene un proceso, pero se cura, se limpia. Ale można to wyleczyć. Yo he recuperado a muchos chicos on, bo de la wielu droga. Chłopakom, którzy z narkotyków ich wyjął. Mam takie pytanie, bo tutaj jest uczeń, mistrz ma ucznia, który teraz jest znanym muzykiem, DJ-em na całym świecie, jeździ do Hongkongu, w ogóle po całej Europie gra, a kiedyś miał problem z narkotykami. Tu tienes un discípulo que es un DJ que tenía problema con drogas y con cosas. I on teraz cały czas trzyma się mistrza, mieszka w centrum. I ahora este chico vive en centro. I wyjeżdża tylko po to, żeby grać na i solamente sale para actuar diferentes. Na światowych imprezach. Grandes. I on już nie bierze narkotyków. Actuaciones. Y este él no coge las drogas, ¿verdad? Claro que no. Nie bierze. Este chico estaba con las drogas y con otras cosas. On był z wieloma problemami, z wieloma narkotykami i se ha llevado aquí 6 años. I był tutaj 6 lat. Y hoy es un gran DJ. I dzisiaj już jest bardzo dobrym DJ-em. Toca en todo el mundo. En Japón, en América, en Australia, en España, en Polonia. Ha ido a Polonia. Teraz był w Polsce właśnie niedawno. I todo. I ja deja de fumar, deja de comer carne, dejar de ir con las chicas brutalmente, con las mujeres brutalmente. Zostawił to takie chodzenie z kobietami. I jest persona. I jest bardzo dobrą osobą. Su padre ni su madre han podido controlarlo. Ani matka, ani ojciec nie mogli nic zrobić w se ha controlado aquí. On tutaj się kontrolował, w tym centrum. Kiedy on tutaj zjawił się w tym centrum, jak się zachowywał, jak wyglądał, jakie narkotyki brał? Como él apareció por primera vez, como él tenía apariencia, qué drogas tomó. Yo no quería que viniera aquí. Miż nie chciał, żeby tutaj przychodził do centrum. Yo no quería, on nie chciał. Lo encontró Rajendra en Barbate. Go spotkał w Barbate. Pueblo de Cari. W takim miasteczku koło Kadyzu. Y estaba fatal, estaba como loco. Był jak zwariowany. Llevaba un radio caseta así de grande. Miał taki wielki magnetofon aquí. Przy sobie, tutaj zawsze. I una botella aquí, tracatlán, tracatlán. Tutaj miał butelkę w ręku chicas, i, pił. I dziewczyny przy sobie były, przy nim dziewczyny. Estaban las playas tirado por ahí. Był tam na plażach, tam gdzieś tam. Y hacía pequeña fiesta y esto y lo otro. No robił tam jakieś takie party. Nie miał domu, nie miał miejsca, spał na plaży, tak? Él vivía en la playa, no tenía casa y tal. Bueno, yo no sé si tenía casa o no. Yo lo que sé que estaba, según lo que me dijo Rajendra, que estaba por ahí siempre. Zawsze tam był w tym Barbate na tej plaży.
tam zawsze tenía su padre en Madrid y su madre en Jerez de la Frontera. Madrycie, a jego matka w era, Jerez de la Frontera. No era un mal chico, pero nie estaba todo hecho polvo. Ale był bardzo taki ahí está el karma. El karma permitió, aunque yo no quería, el karma suyo permitió que viniera aquí. El karma jego to dopuściła do tego, że on tutaj może przyjechać tutaj do tego centrum. Claro. I... Rozumiem. I jak udało się mistrzowi przepracować z nim ten problem? Como tú tenías éxito para trabajar con este problema con él? Hemos trabajado espiritualmente. Pracowaliśmy na planie duchowym. Especialmente. Specjalnie na planie duchowym. Muchísimas purificaciones. Wiele oczyszczeń mistrz musiał zrobić, żeby go po prostu jakoś do... Rozumiem. To były też oczyszczenia na planie tym astralnym, niewidzialnym, tak? No tak, bo miał dużo duchu przy sobie. Jak brał narkotyki, pił alkohol, właśnie, to miał dużo duchu przy sobie i go oczyścił. Tak. Czym są, co przyciągają narkotyki i alkohol? Astrale miał. To niech mistrz właśnie jakby powie też o tym, to będzie ciekawe. Tú puedes hablar sobre astrales de alcohol y todo eso. Claro, el alcohol acarrea astrales, la droga acarrea astrales. To narkotyki przywołują takie astrale, astralne duchy i alkohol też przywołuje takie astralne duchy, które są przy tej osobie. I co te astralne duchy mogą zrobić? Opętują? No, ¿qué pueden hacer estos astrales para persona? Pues cambiarle la mente. Podłączają się i zmieniają umysł twój. Hacerle adicto a cualquier droga. No robią cię po prostu zależnym od narkotyku, vicio, od alkoholu, a cualquier vicio. Od czegokolwiek. Czy ja dobrze rozumiem, że te astrale, te duchy, to są istoty, które kiedyś były uzależnione od alkoholu i albo narkotyków i one teraz opętują te osoby po to, żeby znowu doświadczać tego haju? Ja dice que estos astrales to ya son espíritu que antes habían drogados y ahora vienen a una persona que también toma droga y lo coge. Hay muchos casos de eso. Hay muchos casos de astrales que han muerto con drogas, con alcohol, tak, con esto. Tak, wiele przypadków jest tak, jak mówisz. Tak. Chciałabym się dowiedzieć jeszcze, jeżeli ktoś zdecyduje się na przykład wejść na ścieżkę jogi, to jakie są wymagania? ¿Qué se debe que cumplir para cuando alguien entra para camino de yoga, según ti, según Czyli, tu opinión? Jak osoba musi postępować, żeby ¿Cómo debe que esta persona actuar para żeby mistrz zechciał tą osobę nauczać? Para que tú puedas dar instrucciones a esta persona. Yo para aceptar un bhakta. On żeby zaakceptował pewnego baktę tutaj. Lo primero tiene que estar totalmente sin alcohol, sin droga. Nie może pić alkoholu i bez narkotyków. Sin carne. I bez mięsa. Sin medicina. Bez lekarstw. Nada de esto. Nic z tych rzeczy. Y después cuando tiene aquí un tiempo lo inicio. Jak jest tutaj w centrum jakiś czas, si to potem on bien. Zobaczy, że może inicjować, to on potem inicjuje taką osobę. Że wszystko jest ok, no to w ten czas da diksha tą inicjację. Claro, y después, pues bueno, tiene que él comportarse bien. Si él no se comporta bien, jak on się zachowuje dobrze, no to okej, ale jeżeli nie, no to w ten czas to jest jego problem. Pero los principios son eso. No carne, no droga, no alcohol, nie ma mięsa, no medicina. Nie ma alkoholu i nie ma lekarstw. Czyli można powiedzieć, że mistrz żyje, ludzie tutaj żyją w o wiele lepszej jakości niż w różnych takich grupach katolickich, gdzie księża upijają się do nieprzytomności alkoholem. Ella dice que las personas aquí en nuestro centro viven mejor calidad de vida que en algunos grupos católicos. Y es żona kobiety. Y también algunos curas van a las mujeres. Bhakta takich rzeczy nie robi. Y aquí devoto no hace estas cosas. Claro que no. Oczywiście, że esto es pureza. To jest czystość. Esto es conocimiento. To jest wiedza. Esto es amor. To jest miłość. Y esto es lo que teníamos que tener todo el mundo. I to powinniśmy mieć wszyscy ludzie na świecie. Jeszcze mam takie pytanie odnośnie właśnie celibatu, bo w Kościół katolicki między innymi niszczy celibat. La iglesia católica rompe celibato y ella tiene preguntas sobre miał, eso. Żonę, prawda? Y tú ella pregunta por tu mujer, que tú tenías una mujer, ¿verdad? Claro. Tak, tak miał żonę. Z tą żoną miał dzieci.
que tenías hijos con tu mujer. Y teraz ta żona jest mistrzynią w Indiach, tak? Y esta tu mujer es ahora una maestra en la India, ¿sí? Claro. Tak. I na przykład mistrz teraz i żona nie żyją razem.